Fabryka broni ze specjalną nagrodą ministra obrony narodowej. Robert Dębicki kandydatem Nowej Prawicy na prezydenta Radomia. Czy grozi nam utrata dofinansowania? Kto przebuduje ulicę Żółkiewskiego? Platforma z obawami MZDiK uspokaja. 4 września, Teledziennik, Tomasz Giska. Witam Państwa. Specjalną nagrodę ministra obrony narodowej otrzymała radomska fabryka broni podczas 22. Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Fabryka otrzymała to wyróżnienie za modułowy system broni strzeleckiej. Ta szabla to właśnie specjalna nagroda przyznana fabryce broni przez ministra obrony narodowej. To jedyna taka nagroda przyznana podczas 22. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jest dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Do tej pory fabryka była wyróżniana pewnymi wyróżnieniami mniejszej rangi, natomiast tego typu wyróżnienie dostajemy pierwszy raz. Jest to duży sukces, szczególnie, że to jest sukces też nie tylko fabryki, ale wspólnej myśli technicznej, wspólnych działań Wojskowej Akademii Technicznej i Fabryki Broni. Radomska fabryka otrzymała ministerialną nagrodę za modułowy system broni strzeleckiej 5,56 mm, który na tegorocznym salonie miał swoją premierę. Nasi konstruktorzy ramię w ramię z konstruktorami z VAT-u opracowali tę konstrukcję, więc daliśmy przykład, że polska nauka z polskim przemysłem jest w stanie rzeczywiście rynkowy, bardzo dobry produkt przygotować, spełniający wymagania armii. MSBS to najnowsze dziecko inżynierów z radomskiej fabryki broni i Wojskowej Akademii Technicznej. Karabinek jest nowatorską konstrukcją. No MSBS to jest rzeczywiście nowoczesna broń, a zaopatrzona w dodatkowe elementy, nawet i optoelektroniczne, stanowi rzeczywiście światowe rozwiązanie. MSBS posiada 11 wersji, w tym jedną przeznaczoną dla kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Opracowanie karabinka kosztowało ponad 10 milionów złotych. Znamy kolejną osobę, która ubiegać się będzie o stanowisko prezydenta Radomia. Tym razem swojego kandydata przedstawiła nowa prawica Janusza Korwina-Mikke. O fotel prezydenta ubiegać się będzie Robert Dębicki, 46-letni radomski biznesmen. Odpartyjnienie zarządu miasta oraz rady miejskiej, prywatyzacja lotniska, likwidacja podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Między innymi takie są główne punkty programu wyborczego kandydata Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikke, Roberta Dębickiego. Chciałbym naszemu miastu nadać nowy kierunek, prorozwojowy, nowoczesny. Nie będę się bał nawet takiego określenia jak elitarny, bowiem mam wrażenie, że wiem jak to zrobić, byśmy poczuli się dobrze i elitarnie pośród miast polskich. Wyjeżdżasz? Ja wróciłem, bo Radom ma potencjał. Tak brzmi hasło kandydata Nowej Prawicy. Zamierzam ograniczyć do minimum biurokrację i wprowadzić zarządzanie wolne od nepotyzmu i jakichś prywatnych interesów urzędników miejskich. Robert Dębicki jest inżynierem. Ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Świętokrzyskiej oraz studia w Instytucie Psychologii Stosowanej. Jest właścicielem klubu Archiwum, a także mediatorem w sądzie karnym. Dotychczas chęć startu w wyborach prezydenckich oprócz Roberta Dębickiego zgłosiło 6 kandydatów. A teraz o kolejnej odsłonie sporu w sprawie przebudowy ulicy Żółkiewskiego. Tym razem głos w sprawie zabierają nie strony bezpośrednio zainteresowane, czyli Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji i przedsiębiorstwo, z którym zerwano kontrakt, a Platforma Obywatelska. PO zarzuca władzom miasta i MZDiK nieudolność w postępowaniu z inwestorami i mówi o realnym zagrożeniu utraty unijnego dofinansowania na przebudowę. Zdaniem niektórych afera związana z zerwaniem umowy jest przykrywką. Platforma Obywatelska spotkała się z dziennikarzami przy skrzyżowaniu ulic 11 listopada i Struga. Te ulice są między innymi przedmiotem sporu pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji, a konsorcjum firm IMB Podbeskidzie i Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych. MZDiK zerwało umowę z konsorcjum, które odmówiło przygotowania ulic Kozienickiej, Struga i 11 listopada jako objazdów podczas trwania prac na Żółkiewskiego. Przedstawiciele firm tłumaczyli, że to ze względów bezpieczeństwa. Zarząd Dróg twierdził natomiast, że konsorcjum zobowiązało się do takiego rozwiązania w kontrakcie. Głos w sprawie zabrała w czwartek radomska PO Mateusz Tyczyński. Pokazał załącznik do umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jak wynika z dokumentu, w tym roku na finansowanie przebudowy Żółkiewskiego przeznaczono niecałe 5 milionów złotych.
za te pieniądze nie można wykonać nic poza pracami przygotowawczymi. Jasno więc widać, że cała ta awantura jest tylko przykrywką. Plan był jasny. Robimy ulice jedynie te niezwiązane bezpośrednio z kontraktem, którymi podobno miały być prowadzone objazdy, a o samą kluczową inwestycję dla Radomia, czyli przebudowę wiaduktów na Żółkiewskiego, martwimy się dopiero w przyszłym roku. Wykonanie ich w przyszłym roku jest tak naprawdę niemożliwe w jeden sezon budowlany. Bo przebudowa miała się zakończyć pod koniec września przyszłego roku. Radny Jerzy Zawodnik twierdzi, że konflikt pomiędzy MZDiK a konsorcjum firm może doprowadzić do utraty dofinansowania z Unii Europejskiej, jakie otrzymał Radom na przebudowę ulicy Żółkiewskiego. Prezydent Andrzej Kosztowniak, słowami rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, sam twierdzi, że zerwanie kontraktu może spowodować, że wykonawca w sądzie zażąda wstrzymania tej inwestycji i ona nie zostanie zrealizowana z pieniędzy unijnych, a my mamy tą pewność, że jeżeli tak się stanie, to ta inwestycja w ogóle nie zostanie zrealizowana. W tym sporze radomska Platforma staje po stronie konsorcjum firm, z którym miasto zerwało umowę. Zdaniem działaczy PO ten konflikt może odbić się negatywnie na relacjach z innymi potencjalnymi partnerami biznesowymi. Nie zapominajmy o tym, że miasto powinno o inwestorów dbać. W ten sposób i takim niezdrowym podejściem stricte biznesowym do firm spoza naszego miasta budujemy wizerunek, który jest co najmniej zły, żeby nie powiedzieć naganny. Platforma odbija piłeczkę, przedwyborczą piłeczkę PiS-owi, który na ostatniej konferencji zarzucał, że członkowie PO nie spełniają obietnic wyborczych danych radomianom. Zdaniem kandydującego na prezydenta miasta Radosława Witkowskiego jest zupełnie inaczej. Mamy do czynienia z władzami Radomia na czele z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem, którego można porównać do takiej śpiącej królewny. Królewny, która jest sfoszona, rozkapryszona. Królewny, która ciągle nie wie, czego chce, a właściwie to chce tylko jednego, żeby przybył rycerz na białym koniu, żeby był to Jarosław Kaczyński, ponieważ to Jarosław Kaczyński we współpracy z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem mają zapewnić rozwój mieszkańcom Radomia. Na przebudowę ulicy Żółkiewskiego Radom otrzymał ponad 40 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Członkowie Platformy twierdzą, że to przede wszystkim dzięki staraniom działaczy PO. Głos w sprawie przebudowy ulicy Żółkiewskiego postanowił zabrać w czwartek także Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Jak mówią przedstawiciele MZDiK, na razie nie wiadomo, czy konsorcjum, które wygrało przetarg, wróci na plac budowy. Wszystko zależne jest od tego, czy firma przyjmie warunki stawiane przez inwestora. Gdyby tak się nie stało, potrzebne będzie ogłoszenie nowego przetargu. Prace nad jego przygotowaniem już się rozpoczęły. To miało być spotkanie ostatniej szansy. Każda ze stron przedstawiła swoje racje, ale do zawarcia porozumienia przynajmniej na razie nie doszło. Tak wtorkowe rozmowy między inwestorem a wykonawcą dotyczące przebudowy ulicy Żółkiewskiego relacjonuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Jak na razie stoimy w takiej sytuacji, że musimy być przygotowani na postępowanie sądowe, dlatego też prace komisji zliczeniowej, tej komisji, która ma za zadanie dokonać oszacowanie wykonania prac oraz w tym momencie ustalić, w jaki sposób mają być zabezpieczone te prace już wykonane dla następnego wykonawcy, będą kontynuowane. Również będą kontynuowane prace związane z przystąpieniem do nowego postępowania przetargowego. Dyrektor MZDiK odniósł się także do informacji przekazanych w czwartek przez działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy obawiają się, że Radom może utracić unijne dofinansowanie na przebudowę Żółkiewskiego. Pragnę Państwa uspokoić, że dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowa jest nadal wiążąca. Ostateczną datą wykonania inwestycji oraz rozliczenia inwestycji to jest koniec grudnia 2015, a więc mamy jeszcze czas na to, żeby fizycznie zrealizować to, co jest objęte umową na dofinansowanie, czyli w tym momencie wybudować dwa obiekty mostowe wraz z łącznicami i dokonać połączenia z istniejącą drogą krajową numer 9. Na razie jednak wokół Żółkiewskiego jest więcej niewiadomych i trudno wskazać, kiedy inwestycja będzie mogła ponownie się rozpocząć. Dokumenty przygotowane i złożone w biurze wyborczym. Marzena Wróbel rejestruje swój komitet wyborczy, tym samym ucina spekulacje dotyczące wycofania się z wyborów i jako pierwsza oficjalnie potwierdza start w listopadowych wyborach. Kampania wyborcza przyspiesza, kandydaci zaczynają rejestrować swoje komitety. Pierwsze dokumenty w biurze wyborczym postanowiła złożyć Marzena Wróbel. To będzie komitet wyborczy wyborców Marzeny Wróbel, Radomianie Razem. Te dokumenty zostały przyjęte, teraz czekamy tylko na ostateczną decyzję
komisarza wyborczego. Marzenie Wróbel zależało, żeby jak najszybciej zarejestrować komitet, ponieważ chciała w ten sposób uciąć spekulacje dotyczące wycofania się z wyborów prezydenckich. Pełnomocnikiem wyborczym ja jestem, czyli Jan Gut. Pełnomocnikiem finansowym jest pani Ania Szczepańska, była wiceprezydent. W piątek komitet Marzeny Wróbel ma odebrać protokół potwierdzający rejestrację. Ze 118 prac musieli wybrać jedynie 6. Maciej Żółtowski, Paweł Mykietyn i Paul Patterson, czyli komisja konkursowa pierwszego etapu międzynarodowego konkursu kompozytorskiego Arboretum, zakończyła obrady. Znamy już finalistów. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. O wyborze 6 finałowych kompozycji jury poinformowało zaledwie kilka godzin po zakończeniu obrad. Dyrektor orkiestry Maciej Żółtowski i kompozytorzy Paul Patterson i Paweł Mykietyn mieli 3 dni na ocenę wszystkich nadesłanych na tę edycję konkursu prac, a listy z partyturami nadeszły z całego świata i w bardzo dużej liczbie. To był prawdziwy maraton. Musieliśmy ocenić 118 prac z całego świata. Generalnie poziom kompozycji był bardzo wysoki. Ponieważ zgłoszone na konkurs kompozycje nie mogły być wcześniej wykonywane, komisja musiała wyobrazić sobie utwór. Mimo tak wielu zgłoszeń, jury podjęło decyzję o wyborze 6 finałowych prac wspólnie i bez kłótni. Jest to oczywiście zadanie bardzo odpowiedzialne, bo wiadomo, że łatwo jest kogoś skrzywdzić, łatwo jest popełnić jakiś błąd, ale wydaje mi się, że przyjmowaliśmy różne strategie oceniania tych utworów i wydaje mi się, że byliśmy gdzieś jednak blisko, że nasze opinie były często zgodne. Do finału zakwalifikowano 2 kompozycje autorów z Włoch, także dzieła z Niemiec, Japonii, Kanady i z Chin. Nie udało się dostać do finałowej 6 żadnemu kompozytorowi z Polski. Jury, oceniając pracę, nie miało pojęcia, kto jest autorem żadnej z tych prac. Nie wiedzieliśmy, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą. Tak, nie wiedzieliśmy. Nawet zauważyłem, że jedna z kobiet ukryła się pod męskim pseudonimem. Tak też bywało. Właśnie były pseudonimy, czasami znaczki graficzne niektórzy dostarczali, żeby jeszcze było trudniej, więc nie wiedzieliśmy. Znaliśmy tylko tytuł utworu i mieliśmy przed sobą partyturę. Finałowe utwory zostaną po raz pierwszy publicznie wykonane 30 listopada podczas gali Arboretum przez Radomską Orkiestrę Kameralną. O wyborze zwycięzcy zdecyduje Krzysztof Penderecki. Na laureata czeka 30 tysięcy złotych. W tym roku swoją nagrodę przyzna także publiczność. Koncert finałowy Arboretum odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych. Mecenasem konkursu jest firma ITM. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym Teledzienniku. Dziękuję za spotkanie. Miłego wieczoru.